że nie zmieszczę się, wjadę w torowisko i z kierunkowskazem dwoma kołami najechać na ten podwyższoną kostkę. Tutaj jest ograniczenie do 30, czyli trójka, oraz podwójny przystanek tramwajowy. Pierwszy przystanek jest tam na wysepce, ale drugi przystanek jest na ulicy. I teraz, jeżeli sobie podjedziemy i tutaj nie mamy miejsca, żeby wjechać za ten samochód dostawczy, musimy czekać przed przystankiem. Widzimy, to jest obszar przystanku, mamy tutaj. I jedziemy sobie. Polecenie padnie teraz. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną proszę skręcić w prawo oraz zawrócić w pierwszym możliwym miejscu. Czyli skręcając w prawo, wjedziemy sobie od razu na lewy pas. I szeroko na lewy pas. Wjeżdżamy w ulicę Świdnicką i będziemy zawracać na placu Kościuszki. Wokół tego obelisku. Musimy zwrócić uwagę w szczególności na tramwaje z przodu i z tyłu. Oraz trzeba zwrócić uwagę na znaki poziome w postaci linii ciągłej, żeby jej nie przekraczać. W rejonie samego placu Kościuszki, tam na samym środku, one są bardzo słabo widoczne w tej chwili, ale na pewno na wiosnę je wymalują i trzeba będzie na to zwrócić uwagę. Z tyłu nie ma tramwaju, z przodu na razie nie ma. I widzimy, że linia przerwana jest dopiero w tym miejscu. I tu można dokręcić. I będziemy nawracać. Tu nikt nie nadjeżdża z jednej strony, z drugiej. I tutaj nawracając musimy zwrócić uwagę na lewe lusterko, bo niektórzy idąc ciasno chcą jechać na wprost. I teraz na najbliższym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy sobie w prawo. Czyli ponownie wracamy na ulicę Piłsudskiego. Pomachaj dziewczyno rączką, będziesz w kamerze. No muszę powiedzieć, że całe otoczenie tego skrzyżowania, ten hotel, galeria i kapitol już całkowicie zmieniły. Już nie ma niczego tutaj oprócz tego wiaduktu na wprost, co było jeszcze 10 lat temu. I tutaj skręcamy w ulicę Piłsudskiego, ponieważ nie ma żadnego polecenia, jedziemy na wprost. Tutaj w tej chwili jest luźno, ale jak jest normalny ruch, jak ktoś bardziej szeroko stanie na lewym pasie, to autobusem nie zawsze możemy się zmieścić. Musimy uważać na tego pieszego. I polecenie będzie, proszę skręcić w lewo w pierwszym możliwym miejscu, czyli na skrzyżowaniu placu Legionów. Zmieniamy sobie pas już teraz, bo jak będzie ruch, to będzie ciężko. Przepuszczamy pieszego i zajmujemy sobie lewy pas. I w lewo będziemy skręcać w ulicę Grabiszyńską. I teraz jedziemy sobie na wprost i padnie polecenie, proszę skręcić w lewo w pierwszym możliwym skrzyżowaniu.
na pierwszym możliwym skrzyżowaniu. Widzimy, jest to skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, gdzie mamy trzy pasy. Na wprost jedziemy z dwóch prawych pasów, a w lewo jedziemy z dwóch lewych pasów. Ponieważ my jesteśmy dużym samochodem, nauką jazdy, będziemy jechać z prawego pasa, czyli z środkowego, prawego do skrętu w lewo. Zmieniamy sobie na pas. Wyłączamy kierunkowskaz, jesteśmy na swoim pasie i z tego pasa będziemy skręcać w lewo. Minęliśmy po prawej stronie Urząd Dozoru Technicznego, gdzie urzędują panowie, ci, którzy egzaminują na żurawie przenośne i samojezdne oraz żurawie budowlane. Wjeżdżamy w ulicę Zaporowską i jedziemy sobie na wprost. Piesza. Ładnie to, tak? Tą pieszą powinien pan dużo wcześniej zauważyć. Co prawda nie jest zbyt wysoka, ale nikogo więcej tu nie było.